witam na kanale Prepper Corner. No to chciałem Wam pokazać jedną z metod na wypalanie próchna drewna spróchniałego, które już jest tak spróchniałe, że aż jest takie mięciutkie jak gąbka. Jedna to jest z tych metod. Podobnie się to robi jak z bawełną, tylko nigdzie na internecie nie widziałem, więc chciałem pokazać. Więc powrzucam tam Wam jakieś zdjęcia jeszcze na końcu. Więc robi się tak: wrzucamy do pudełeczka metalowego drewno tak spróchniałe, że aż miękkie jak gąbka. Robimy dziurkę. Jak widzicie, u góry jest dziurka, z której gaz wychodzi. Właśnie to ma się tak działać. Gaz ma wychodzić. To znaczy, że tam zachodzi reakcja, wypala się to wszystko. I gdy już gaz przestanie po prostu wylatywać, będzie gotowe, trzeba puchę zwalić, że tak powiem, na bok. Poczekać, aż ostygnie. Nie wolno jej jeszcze otwierać, dopóki nie ostygnie, bo może się tam jeszcze w środku jakiś proces żarzenia zachodzić, wypalania. I wtedy, jak dorwie powietrza, to spali się po prostu. Nie będzie tego węgielka takiego, tylko będzie po prostu popiół, nie? Więc no chyba tyle. Zaraz coś Wam dorzucę, dogram. Powiem Wam szczerze, że trochę eksperymentuję, bo nigdy takiego czegoś nie robiłem. A z drugiej strony jest to w jednym pudełku. Dlaczego są trzy pudełka? W jednym pudełku jest upchane na ciasno, dużo. W drugim pudełku jest upchane, jest tam więcej luzu. Nie jest to tak ubite strasznie, nie jest to tak na ciasno. Ale w drugim pudełku jest mokry pangut, ten próchno. I w trzecim pudełku, tego chyba co pamiętam, jak dobrze pamiętam, tym u góry właśnie, to jest taki już, tak jak już prawidłowo powinno być zrobione, nie poukładane tego na ciasno i suchy. Także no zobaczymy. Gazy cały czas, proces cały czas w środku zachodzi, gazy cały czas wychodzą, więc dzieje się. No i elegancko wzięło się to, teraz już wypaliło wszystko. Paliło się to jakieś 40 parę minut, może 50 minut. I teraz jest ważne, nie można tych puszek jeszcze otwierać. Musimy poczekać, aż one będą, jak dotkniesz, myślę, że jest czuć ciepłe. Jak dotkniesz puszkę, ona ma być, no masz nie czuć ciepła, ma być wystudzona, że tak powiem. Wtedy wiemy, że proces się zakończył. Jak na razie, gdybyśmy teraz otworzyli, mogłoby się stać tak, że po prostu żar by zajął nasz węgiel. Nie wiem, uciekło mi zdanie, uciekło mi słowo. Żar by zajął i by zaczęłoby się dalej to żarzyć, tlić, a nie wydaszać, a nie wygaszać, nie wyduszać. Puszeczki leżą, stygną, ale chciałem nagrać, bo jeszcze, o widzicie, jeszcze proces zachodzi, jeszcze się tam wypala, więc jeszcze nie wolno otwierać. W tej puszce jeszcze się tam coś dymi w środku, o widzicie, kopci, więc jeszcze nie wolno tego otwierać. No i dobra, wszystko się zakończyło. Pudełka są zimne. To mi jeszcze nie pasuje, to jest jeszcze ciepłe. Takie nie gorące, ale
Jeszcze ciepło, jeszcze się tam coś dzieje. Dobra, patrzymy do pierwszego. Uwaga, muszę otworzyć. Jakoś. O, co jest? Ale się to zapiekło. Dobra, jedno jest. No tak wygląda, ok. Nie chcę, żeby mi jest wiatr, nie chcę, żeby mi wiatr to wywalił. Zaglądamy do drugiej. Czekajcie, ja kamerkę odłożę. No i zobaczcie, widzicie? W tej puszce, gdzie było mokre, jest to częściowo tylko dobre, a drzewo jest dalej ten. Do następnego, że tak powiem, przy następnym wypalaniu można by było dołożyć i by było. Tutaj, gdzie było to w miarę suche i dobrze tak poukładane, niepełno, jest ok. Dobra, spróbujemy tego, to on jest cały czas ciepły. Spróbuję go otworzyć. Uwaga. Jakoś to... No i tu jest tak samo, widzicie, niewypalone. Częściowo wypalone, częściowo nie. O, patrzcie, jak ładnie łapie. Tylko dostało powietrza, widzicie? Patrzcie, ach, parzy. Tylko dorwało powietrza. Moje te inne pozamykam, bo jak mi się dostanie iskra. I patrzcie, co się dzieje. Było tak jak mówiłem, nie wolno tego było jeszcze otwierać. Trzeba było poczekać, aż się wydusi. Patrzcie, jak się to ładnie rozpala. Widzicie? Moment. Jest to świetna metoda. Równie dobra jak z bawełną. Zobaczcie, całe pudełeczko było przyduszone, dopóki nie otworzyłem. Była iskra. No i patrzcie, co się stało. I wyjarało się moment. Teraz pokażę wam, jak się to powinno używać. Bierzemy jeden kawałek, taki, który jest w miarę roztegowany. Bierzemy zapalniczkę, tylko nie taką, co gaz ma. Ja z niej wyciągnę sam po prostu. Strzelimy z iskry. A, ucieka mi to wszystko. Wiatr mi tu rozwala. Ajajaj. Dobra, ten nasz kawałek położę tu. No, widzicie? Jeden strzał. Patrzcie, co się dzieje.
całość już po prostu się żarzy. Jest to świetna rozpałka. Tak samo, czy użyjecie po prostu zepsutej zapalniczki bez gazu do rozpalenia, czy użyjecie jakiegoś krzesiwa. Wszystko zadziała perfekcyjnie. Pozdrawiam.